Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Jestem na dworcu PKP Zielona Góra. Za niedługo siadam w pociąg i lecę w znanym Wam na pewno kierunku, bo dużo ludzi z Was, dużo przede wszystkim fotografów, jeździ tam, fotografuje. A gdzie konkretnie, to dowiecie się już na miejscu. Ja mam jeszcze jakieś 30 minut do pociągu, więc czekam, a Wy musicie czekać razem ze mną, więc serdecznie zapraszam, chodźcie ze mną. Cześć, cześć, cześć. Witam Was już na ekranie. Ja już dotarłem i właśnie robię rekonesans, jeśli chodzi o miejscówki. Także co do zdjęć, to dzisiaj będzie taka tylko rozpoznawcza sesja, a jutro, skoro świt, zaczynam buszować po nieco takich terenach bardziej dzikich. Także miłego oglądania, a jutro widzimy się już ponownie. Perkoz dwuczuby jest największym z perkozów występujących w Polsce. Zamieszkuje jeziora z pasmem szuwarów. Podczas toków para wykonuje rytualny taniec godowy. Samica zaczyna od ukłonów, po czym pełen pasji spektakl, podczas którego ptaki stroszą czuby i efektownie trzęsą głowami. W kulminacyjnym momencie tańca godowego para styka się klatkami piersiowymi w niemal pionowej pozycji. Następnym etapem jest budowa gniazda. Perkozy dwuczube są wyśmienitymi nurkami. W poszukiwaniu pokarmu są w stanie zanurkować nawet na głębokość 30 metrów. Zazwyczaj zanurzają się na około 4 metry. Ciekawostką jest to, że połykają swoje pióra. Chroni to ich żołądki przed ostrymi ośćmi ryb, które zjadają, a także pomaga w wypluwaniu niestrawionych resztek pokarmu. Udało się zrobić zdjęcie bielika w locie. Oczywiście bladego pojęcia nie mam, czy jest ostre. Trochę się samochody tutaj kręcą, więc musimy je przepuszczać. A idziemy tutaj. Zobaczymy,
co nam tutaj się ukaże. Powiem wam szczerze, że parę minut temu dojrzałem piękny spektakl, bo ciężko mi się wysłowić w ogóle, ale zauważyłem jelenie z łaniami, które oczywiście już jelenie nie miały poroża, ale biegły po stawach. Udało mi się to nagrać w dosyć mocnym spowolnieniu, więc mam nadzieję, że będzie wam się podobał ten jakże krótki, ale mam nadzieję piękny urywek filmu biegnących jeleni. Powoli zaczyna dobiegać końca dzień, bo mam już godzinę 18:38, więc zachód słońca już niebawem. No mam piękny w ogóle dzień, choć pierwszy, to pierwszy w tym roku, ale naprawdę jest boski i fajnie sfotografowałem dzisiaj ptaki, które sobie brodzą na wodzie. Między innymi jest tutaj sieweczka rzeczna, kawałek bielika nagrałem, gdzie w locie sobie frunął. Są te jelenie z łaniami i oczywiście nie obeszłoby się bez perkozów dwuczubych, jak i innych ptaków, które sobie tutaj zamieszkują i powoli przylatują. Perkos rdzawoszyi zamieszkuje płytkie, zarośnięte stawy. Gniazdo zakłada na wodzie. Bardziej buchliwy
i skryty niż perkos dwuczuby. Wiosną jego obecność można stwierdzić po charakterystycznym głosie przypominającym kwiczenie dzika. Ptaki w ten sposób oznajmują sobie i światu swoją miłość. Podczas godów tańczą na wodzie, obdarowując się upominkami w postaci małych rybek lub materiałów do budowy gniazda. Łabędzie to silne, terytorialne ptaki. Wykazują dużą agresję zarówno do swoich, jak i międzygatunkową. Zanim dojdzie do ataku, zwierzę zaczyna od pochylenia i wyciągnięcia głowy w stronę potencjalnego przeciwnika. Następnie rozkłada skrzydła, demonstrując swoje rozmiary. Przed atakiem wydaje z siebie ostrzegawczy syk. Co ciekawe i warte wspomnienia, raz w roku łabędzie przechodzą pierzenie, gdyż tracą wszystkie lotki. W tym czasie nie są w stanie latać przez około od 6 do 8 tygodni. Stają się nielotami. Dzień dobry wszystkim. Witam Was o tym deszczowym, pochmurnym poranku w niedzielę. Jestem już z powrotem nad stawami. Przed chwilą śmignęły koło mnie dwa zimorodki, więc idę ostrożnie, by móc je sfotografować lub chociaż popatrzeć przez lornetkę na nie. Bo to pierwsze zimki by były w tym roku. Myślałem, że troszeczkę będzie lepszy poranek dzisiaj i będę mógł w nieco lepszy sposób zacząć ten dzień. Niestety nie udało się. Poczekajcie, bo tam coś widzę w krzakach, a nie chciałbym czegoś nad wyraz fajnego przeoczyć. Korzeń. Troszeczkę nagrywać jak porobiłem. Mam nadzieję, że będą Wam się podobały. Obym tylko jeszcze dzisiaj zdążył na wieczór jelenie sfotografować. To byłbym usatysfakcjonowany dniem dzisiejszym z tego względu, że wczoraj udało mi się mega sfotografować, jak widzieliście wcześniej, a dzisiaj jest ta pogoda troszeczkę kiepska. No i te fotografie nie będą wyglądały bajkowo, jak ja lubię, bo nie ma po prostu światła. Więc mam nadzieję, że jeszcze tylko mnie w dniu dzisiejszym mgła jakaś na wieczór zastanie i będę mógł cokolwiek Wam jeszcze pokazać. Także ja zmierzam na tamte stawy. Kto wie, czy jakąś herbę zaraz nie trzasnę.
i będę próbował coś dla Was jeszcze sfotografować, więc trzymajcie kciuki i widzimy się niebawem. Hej! Pizmak amerykański, zwany też jako szczur piżmowy, należy do rodziny chomikowatych. Pizmak świetnie pływa i nurkuje. Pod wodą potrafi przebywać około 10 minut. Żywi się kłączami tataraku, gałązkami krzewów i drzew. Na ogół żyją w norach, które sobie stworzą na skarpie brzegowej. Nory mogą osiągnąć długość około 12 metrów. Znajdują się pod wodą. Samiec posiada na brzuchu gruczoł, który wydziela piżmo. Wykorzystuje je do znakowania swojego terenu. Wydzielina ta jest używana przez przemysł perfumeryjny w celu utrwalenia zapachu perfum. Cześć, witam Was z powrotem. Wstałem dzisiaj rano i zobaczyłem, co się dzieje przez okno. I jest turbo mega duża mgła, więc praktycznie widoczność jest ograniczona. Ale wziąłem sobą kamerkę, wziąłem aparat z obiektywem i drona. Może uda się jeszcze w dzisiejszym dniu powrotnym coś ustrzelić ciekawego. Niedaleko jest staw koło mnie, więc słyszałem tam perkozy rdzawo szyje, jak drą się, więc postanowiłem, że właśnie wezmę sprzęcik i polecę, może jakiegoś perkozika uda mi się z fajnej perspektywy ustrzelić, ale to mówię, wszystko zależy od tego, jaka widoczność będzie na stawach. No nic, zaraz wchodzę na staw, więc do usłyszenia. Jest cieplutko, nie wiem, nie sprawdzałem pogody, jaka temperatura jest, ale jest naprawdę ciepło, lubię takie temperatury, jeśli chodzi o fotografowanie. Oczywiście jest święto, bo jest poniedziałek, więc totalnie żywej duszy nie ma i mogę sobie swobodnie połazić po miejscach ciężko dostępnych i spróbować coś ciekawego dla Was jeszcze ustrzelić. Zobaczcie, jaki to jest obłęd. Obłędna jest ta mgła. Coś niesamowitego. Dawno takich fajnych warunków nie miałem. Strasznie czujne. Już widziałem kilka dzięciołów na drzewach.
jakby to była godzina 21 i taka mgła, to szczerze mówiąc nie wszedłbym tutaj. Trzeba będzie chyba zaraz odpalić aplikację i posłuchać, co to za ptaki są, bo nie ukrywam, że niektóre głosy są w ogóle dla mnie nierozpoznawalne. To akurat jest Perkos ardavoszyi, taka rycząca świnka. Wczoraj dopiero zaobserwowałem, że te perkozy tak ryczą. Kwiczą. W każdym razie ja idę jeszcze paręset metrów dalej i muszę się skupić, bo nie ukrywam, że jestem mega nieczujny i bardzo dużo mniejszych ptaków przelatuje koło mi koło głowy. Ja muszę coś sfotografować jeszcze. Te 3 dni w tym miejscu były dla mnie naprawdę wyczerpujące, bo raz, że trzeba było z całymi tobołami przedostać się tutaj, bo wiecie, że nie jeżdżę samochodem, poruszam się tylko rowerem. Dzisiaj niestety roweru ze sobą nie brałem, bo to była taka pierwsza wyprawa na troszeczkę dalszy, że tak powiem, plan. Bo gdzieś było około 230-220 km od domu jestem. Także no było ciężko. Pierwszy dzień mnie zaskoczył, bo była piękna pogoda. No drugi dzień, jak widzieliście, no to nie było nic ciekawego, szaro, buro i ponuro, a dzisiaj zaskoczył mnie piękny, mglisty poranek. Mam sporo materiału dla was. Sporo zdjęć, które mam nadzieję będą wam się podobały. Ja zapraszam nowych widzów do subskrypcji kanału, jak i komentowania oraz zostawienia łapki w górę, jeśli podoba wam się to, co robię. A dla stałych subskrybentów, jak zwykle dzięki, że wasza cyfra cały czas wzrasta i no, buduje mnie to. Wiem, że troszeczkę te materiały ostatnio nie daję tak, jak bym chciał i jak tak, jakbyście wy chcieli. No ale czasami w życiu jest tak, a nie inaczej i po prostu trzeba pewne rzeczy zwolnić z pierwszego planu i zająć się drugimi. Więc jeszcze raz zapraszam was do subskrypcji kanału i oczywiście mam nadzieję niebawem do nowego odcinka. Trzymajcie się. Hej.